Cześć kochani, w dzisiejszym filmie chciałam się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami na temat dekoloryzacji włosów w domu, więc jeśli chcielibyście usłyszeć, jak taki zabieg przeprowadzić, co zrobić, jeśli chcielibyście na przykład zejść z czerni, bądź z jakiegoś ciemnego brązu, bądź w ogóle z ciemnego koloru i szukacie właśnie sposobu, to zapraszam serdecznie na dalszą część filmu. I na wstępie muszę Wam powiedzieć, że moje doświadczenia na temat w zasadzie schodzenia z czerni były dosyć burzliwe, ponieważ popełniłam sporo błędów i dopóki nie dowiedziałam się, jak to właściwie zrobić. Więc najpierw Wam powiem, czego nie powinniście robić. Jeśli macie ciemny kolor włosów, brąz, czerń, cokolwiek, nie wiem, jakieś bardzo ciemne rudości, to nie nakładajcie utleniaczy, nie utleniajcie tych włosów, ponieważ to zniszczy włos, a nie dojdziecie na pewno w taki sposób do koloru, którego chciałbyście osiągnąć. Też nie czekajcie, jeśli chcecie ściągnąć kolor z włosów, to nie czekajcie, aż włosy Wam odrosną jakiś tam, do jakiegoś tam stopnia, dlatego że później będzie bardzo ciężko wyrównać tą różnicę między kolorem. I jeśli chcecie zdjąć kolor z włosów, jeśli chcecie nawet rozjaśnić te włosy, to po prostu zróbcie to 3 tygodnie po ostatnim farbowaniu. Kiedy nie będzie takich wielkich odrostów, kiedy włosy będą odpoczną troszkę od farby, będzie można taki zabieg przeprowadzić. Wiem, że to w salonach jest dosyć drogie. U mnie waha się to mniej więcej w granicach około 200 zł. Jeden zabieg dekoloryzacji. W domu wychodzi to dużo, dużo taniej. Ale liczcie się z tym, że jeśli macie bardzo ciemne włosy, czy są tu ciemne brązy, czy czernie, to będziecie musieli przeprowadzić takim sposobem, o jakim ja Wam powiem, to prawdopodobnie dwa, maksymalnie trzy razy, ale prawdopodobnie dwa razy. I na początek. Kolor, który teraz mam, widzicie, jest dosyć sporo jaśniejszy. Ja wiem, że to w kamerce wygląda on na bardziej rudy. W rzeczywistości jest bardziej brązem niż rudością. Taki kolor w tej chwili mi wyszedł. Mnie się podoba. Jest duża zmiana. Bardzo potrzebowałam jakiejś odmiany, dlatego że czerń naprawdę mi się strasznie przyjadła. I powiem Wam, jak prawidłowo wykonać. Prawidłowo. Jaki najlepszy jest sposób polecony mi przez pewną fryzjerkę na dekoloryzację w domu? Po pierwsze, musicie użyć profesjonalnego dekoloryzatora. I ten, który ja używałam, jest to dekoloryzator, który nie niszczy włosów. Ściąga po prostu pigment. Czy to była szamponetka, czy to była farba nietrwała, bądź kolor trwały. Wyciąga po prostu ten pigment z włosa i przywraca je do poprzedniego stanu. Jest to żelowy dekoloryzator. Nazywa się Elgon. Tutaj mam go w saszetkach. Ja swój kupiłam na Allegro. Cena takiego kompletu, dlatego że jedynka i dwójka miesza się ze sobą, no to się chyba można domyśleć. Cena takiego, czyli pojedynczego zabiegu, to koszt 17 zł plus przesyłka. Także naprawdę nie jest to dużo. I teraz co do długości. Ja mam włosy dosyć długie. Mniej więcej potąd. Tylko że moje włosy są cienkie, więc mi wystarczyły dwa takie komplety. Jeśli Wasze włosy są grube, będziecie musiały użyć prawdopodobnie trzech kompletów. Trzech zestawów. To nakłada się na 30 do 30 minut. Nakłada się to na włosy jak farbę. Później po nałożeniu tego zakładacie sobie foliowy czepek na włosy i cały czas kontrolujecie co 5 minut włosy, ich stan. Myjecie to, myjecie głowę dokładnie, spłukujecie, myjecie szamponem, suszycie włosy
I po wysuszeniu włosów, jeśli wasz kolor był bardzo ciemny, w ogóle najlepiej jest, dlatego że zawsze po dekoloryzatorze, jeśli chcecie nałożyć farbę, to kolor wyjdzie ton albo dwa tony ciemniejsze. Więc dobrze jest zrobić pranie koloru zaraz po dekoloryzatorze. Teraz wam powiem, w jaki sposób to zrobić. Ja tutaj mam blond z Deli, Blond Extreme, ten to 6 tonów. Możecie też tego z Joanny, ja wiem, że on jest dobry do tego. Więc kupujecie sobie takie opakowanie rozjaśniacza. Mieszacie, tak jak jest to na ulotce, mieszacie to w plastikowym pojemniku, dolewacie do tego 30 ml szamponu plus 30 ml odżywki i można jeszcze dodać 30 ml wody przygotowanej. Mieszacie wszystko ze sobą, nakładacie na włosy najpierw równomiernie, tylko że zaczynając od końcówek i kończąc na nasadzie włosów. Nakładacie to, możecie to zrobić rękami, możecie to zrobić szczoteczką, grzebykiem, czy tam wam wygodniej. Kiedy już będziecie przy końcu nakładania, to wcieracie wtedy to we włosy. Przez 20 minut, po 20 minutach spłukujecie wszystko. Albo nie nakładacie grzybykiem, nakładacie rękami, ale też od końcówek do nasady i też cały czas wcierające we włosy, tak jakbyście po prostu chciały umyć głowę, jakbyście chciały nałożyć szampon. Po 20 minutach spłukujecie i to nie przesuszę mocno włosów. Na pewno przesuszę troszeczkę, delikatnie, albo w ogóle ich nie przesuszę, jeśli wasze włosy są grube. Więc tutaj nie będzie problemu. I dopiero nakładacie odżywkę później po spłukaniu już tej płukanki rozjaśniającej. I dopiero następnego dnia nakładacie farby na włosy i pamiętajcie, że musi być o ton albo dwa tony jaśniejsze od pożądanego efektu. To jest bardzo ważne, dlatego że po dekoloryzacji ogólnie farby ciemnieją. Także to jest najlepszy sposób, jeśli chcecie nawet szczernie zajść. To prawdopodobnie dwa takie zabiegi, dekoloryzacja przez pranie koloru wystarczą wam, żeby dojść do w zasadzie blondu. Mam nadzieję, że te informacje wam się przydadzą. Co jeszcze chciałam powiedzieć o kolorze, który mam w tej chwili na głowie. Więc po zdjęciu koloru ja popełniłam spory błąd, dlatego że wcześniej, zanim wiedziałam o tym, jak to zrobić faktycznie, ja rozjaśniałam włosy. To był duży błąd, dlatego że włosy trochę mi się przesuszyły. No ale nic, doprowadzę je do ładu i składu. W każdym razie po zdjęciu do koloryzatora nałożyłam farbę z Sayosa. Chciałam po niej powiedzieć parę słów, dlatego że jeśli wychodzicie z brązów bądź z czerni, zawsze te włosy będą po prostu po rozjaśnianiu, będziecie schodzić takimi rudymi brązami. Zawsze się schodzi brązami, coraz jaśniejszy brąz, coraz jaśniejszy brąz. I przez to, że ja miałam już rozjaśniane włosy wcześniej, to ten rudy poblask na nich jest dużo mocniejszy niż powinien być. Ale teraz będę z każdym farbowaniem zgaszała tą rudość. I zrobimy troszeczkę może chłodniejsze, albo zostanę przy tym. Okaże się. W każdym razie nałożyłam farbę Sayosa. Miks kawy jasnego brązu. Widzicie, jaka duża jest różnica? Dlatego, że moje włosy mają poblask, są w zasadzie rude. Są troszeczkę ciemniejsze niż to wychodzi na kamerce. Troszeczkę, pewnie sporo ciemniejsze. W rzeczywistości to jest taki jasny brąz z takim fajnym rudym połyskiem. Ale to była jedyna farba, która wyrównała mi różnicę w kolorze. Dlatego, że ja niestety byłam głupia i czekałam, aż włosy mi troszkę odrosną. Miałam tyle odrostu i później po rozjaśnianiu tu miałam blond, tu miałam rudość. Po zdjęciu koloru było to samo. Był straszny problem i to jest jedyna farba, która wyrównała mi kolor włosu.
miks kawy jasnego brązu z Seyosa. Słyszałam o nich dużo opinii, możecie sobie sprawdzić na wizażu, ale dokładnie o tym kolorze, dlatego że on wyrównuje koloryt włosów, jeśli zrobicie sobie taką bubę, jak ja zrobiłam na głowie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Jeszcze, zapomnę zupełnie, coś ważnego. Dlatego, że co do prania kolorów, ja robiłam w taki sposób, ale można to zrobić jeszcze tak, że po prostu kupujecie sobie równocześnie, kiedy będziecie kupować na Allegro na przykład dekoloryzator Elgonu. Dobra, może być jakiejś innej firmy, ale ja mówię o tej, dlatego że ta po prostu naprawdę się z mi sprawdziła. Poza tym są niedrogie. Kupujecie sobie proszek do rozjaśniania, kupujecie sobie też oksydant, czyli ten płyn rozjaśniający, 6-9%, to zależy, im ciemniejsze włosy, tym chyba lepiej wziąć sobie dziewiątkę. Mieszacie w takich, bierzecie takie same proporcje, czyli taki sam, na przykład 30 tam gram, czy mililitrów tego proszku, 30 ml oksydantu, 30 ml szamponu, 30 ml odżywki, 30 ml wody przygotowanej. To mieszacie ze sobą, czyli w takich samych proporcjach. Mieszacie ze sobą i właśnie robicie pranie kolorów, nakładając od końcówek do nasady i piorąc w czasie te włosy. Czyli to już wszystko. Jeśli mielibyście jakieś pytania lub jakiś problem, lub na przykład jesteście w trakcie prób ściągania kolorów lub cokolwiek, chciałbyście się mnie zapytać. Miałam sporo przejść w związku z moimi włosami, więc piszcie w komentarzach. Możecie pisać też do mnie prywatnej wiadomości, nie ma problemu, odpowiem zawsze. Mam nadzieję, że film się przydał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!